Tuż przed tegoroczną majówką odbył się w Bielawie zlot food trucków, ciężarówek z kuchnią z wielu zakątków świata. Dwudniowy zlot, który miał miejsce nad Jeziorem Bielawskim, był pierwszą tego typu imprezą na naszym terenie i przyciągnął wielu miłośników dobrego jedzenia. W Bielawie odbywa się zlot food trucków, czyli kuchni na kółkach ze wszystkich stron świata. Mamy tutaj do dyspozycji takie auta jak naleśniki, są też pad thai, czyli kuchnia wschodnia. Dodatkowo mamy jeszcze frytki belgijskie, langosze węgierskie robione przez prawdziwego Węgra, meksykańskie fajitas, niemieckie wursty, zapiekanki holenderskie, lemoniada na ciekłym azocie, ze słodyczy są donaty, cały przekrój wszystkich kuchni świata. Bielawa tradycyjnie zaskakuje ciągle czymś nowym. Przyjechało kilkanaście załóg food truckowych. Kuchnia jest praktycznie z całego świata. Cieszę się, że są mieszkańcy. No i pogoda też nam jak na razie dopisuje, oby przez całą majówkę. Jedzenie sprzedawane z food trucków odznacza się nie tylko różnorodnością, ale przede wszystkim dobrym smakiem i wysoką jakością składników. Najlepsze chyba u nas są pad thaje. To specjalizujemy się akurat w tej kuchni azjatyckiej. Makarony to jest taki nasz konik. Trenujemy już od dawna i podobno wychodzą dobrze. Food trucki są na rynku od 5 lat. 5 sezonów już i staramy się mieć bardzo dobre jedzenie, wszystko świeże. W tym samym dniu wszystko przygotowujemy. Przywozimy świeże produkty, od razu robimy, no i sprzedajemy i to idzie od razu. Nie magazynujemy tego. Nam się to spodobało, bo trochę jeździliśmy po świecie i nam się to spodobało bardzo na zachodzie, tak? I sprowadziliśmy, praktycznie jesteśmy w tej pierwszej piątce założycieli food truckowej. Już 5. rok jesteśmy z food truckiem. Bardzo fajne życie jest. Jest taka wspólnota jak gdyby food truckowa, sobie pomagamy wzajemnie, gdzie są zloty mówimy, komuś coś zabraknie to dajemy. Jest naprawdę pozytywnie zakręceni jesteśmy, można tak powiedzieć. Jakościowo są to wyselekcjonowane składniki, w większości są one od lokalnych dostawców. Odchodzimy od tej mody z lat 90., gdzie z budy, gdzie mogli zabić nie jednego psa, sprzedawane były hot dogi. Teraz na przykład hot dogi, które mamy tutaj na bielawskim zlocie, mają kiełbaski sprowadzone z Niemiec. Właściciele sami jeżdżą do Berlina po kiełbasę, mają też food trucka właśnie z niemieckimi wurstami, więc to są naprawdę wyselekcjonowane food trucki. W każdym jest wspaniałe jedzenie i na pewno dobre jakościowo i świeże. Na kolejny zlot food trucków zapraszamy do Bielawy za rok.